Oleśnie odbył się bieg tropem wilczym, upamiętniający Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, przypadający 1 marca. Bardzo się cieszymy, że bieg ma charakter taki rodzinny, że są rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami. Więc mam nadzieję, że kolejne edycje, jeśli pandemia na to pozwoli, odbędą się już w normalnym terminie i będą tak samo liczne jak w latach minionych, biorąc pod uwagę również fakt, że to jest pierwsza edycja, gdzie oprócz biegu na 1963 metry mamy również bieg na 5 km, czyli dla tych takich bardziej zaawansowanych biegaczy jest to dodatkowa atrakcja. Zawodnicy zmierzyli się ze sobą na dystansie 1963 metrów. Ta liczba nie jest przypadkowa. Odwołuje się ona do roku, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty Józef Franczak. Połączenie sportu z historią powoduje, że jest większe zainteresowanie wśród zwłaszcza młodych ludzi. Jest to jakaś zachęta, dystans jest fantastyczny, 5000, mój ulubiony. I w dodatku teren, miejsce odbycia tego to jest coś niesamowitego. Można było uczestniczyć i w części historycznej, żeby sobie przypomnieć o tych czasach, zwłaszcza, że większość społeczeństwa, które brało udział w obchodach, to jest społeczeństwo, które urodziło się, wychowało w czasach już spokoju, więc jeżeli tego nie będziemy przypominać, to myśleli może, że wolność jest dana nam na zawsze. Sport jest dla mnie czymś ważnym, bo sobie codziennie go uprawiam. Dostałam go dlatego, że przebiegłem 2 kilometry za żołnierzy chyba, no i się z tego powodu bardzo cieszę, że to przebiegłem. Bieganie? Nie trenuję wcale, ale tutaj jest rekreacja, niekoniecznie trzeba brać udział w sposób zawodniczy. Bieg tropem wilczym jest ogólnopolskim wydarzeniem. Co roku w tej edycji uczestniczy z nami major Tadeusz Soliński, który jest żołnierzem wyklętym. Pan major mieszka już od jakiegoś czasu tutaj u nas w Oleśnie. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że co roku mimo swojego już poważnego wieku oczywiście zawsze się tutaj pojawi i zaszczyci nas swoją obecnością. Wydarzenie pokazało, że dla mieszkańców gminy Olesno nie tylko sport jest ważny, ale także historia naszego kraju.